Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, Robin z tej strony, a oto A Legend of Asun, czyli kolejny odcinek tej serii naszej na kanale moim. Jeśli dobrze zrozumiałem Magusa, stoi przede mną wybór. Mogę pomóc mu na bagnie, wesprzeć Adriona w sprawie miasta lub udać się na poszukiwanie ostatniej części klucza. Także my żeśmy pomogli tutaj naszemu ziomalowi w tej temacie zbrojek, no i fajnie udało się to zrobić. Jestem ciekaw, co nas teraz czeka. Kolejny poziom jeszcze długo, zanim się pojawi, więc na razie musimy gotować. Chodźmy do może Magusa, zobaczymy, co tam Magus powie, bo już tutaj ogarnęliśmy temat ze strażnikami. Wiem, że pisaliście mi sporo o tym w komentarzach, że Robino, uważaj, bo kurczę, szykuje się taki moment na bagnach, gdzie przyda ci się koks i siła, że będziesz musiał udowodnić, że jesteś koksem nad koksami i że twoja postać musi być przygotowana na to, ja też, więc no ja jestem w miarę przygotowany, chociaż za bardzo nie wiem na co, ale myślę, że gdybyśmy dobili jeszcze z poziom lub dwa, to czułbym się pewniej, zwłaszcza gdybyśmy jeszcze znaleźli lepszy asortyment, bo na przykład nasza brońka, no teraz tam, no wiecie, no ma obrażenia, ma 55 zręczności wymaganej, więc w sumie, no nie wiem, czy będę w stanie coś lepszego założyć, ale na przykład gdybyśmy znaleźli jakieś strzały, które są jakieś mocniejsze niż strzały zarazy, na przykład jakieś takie, które, nie wiem, wybuchają, o, są ogniste, o, wybuchowe strzały, o tym mówiłem, wybucha przy kontakcie z celem, na przykład gdybyśmy znaleźli kogoś, one są bardzo drogie, ale gdybyśmy znaleźli kogoś, kto by mi je sprzedał, to bym bardzo chętnie wykorzystał. Cześć Adriona, gdzie jest ten magus cwaniak? Nie ma go tutaj, gdzie on poleciał? Cześć Kortezik, jak tam sytuacja na froncie? Możesz mnie uczyć, ale ja chyba nie mam... A mam 10 punktów nauki, ej, czekaj! Co my byśmy chcieli za te 10 punktów? Można było dobić zręczności 5, można było dać sobie włóki jeszcze, broń jednoręczną. No mamy dużo opcji, we wszystko mogę dać 5 punkcików. Zręczność, czy mi da coś zręczność, jeśli bym dobił? No mógłbym założyć może lepszy łuk, większe obrażenia, te sprawy. Strzelec już spokojnie na razie wystarczy, te 50 włóki to jest super rzecz. Broń jednoręczna, czy ja potrzebuję więcej kryta? 30 już powinno wchodzić. Wydaje mi się, że teraz powinniśmy przypakować więcej zręczności, żeby podbić obrażenia i być koksami. Czy ty uczyłeś zręczności, Krotezik? Sprawdźmy, ucz mnie, czy ty uczysz, ty chyba tylko... A jest, siła i zręczność. To weźmy, naucz zręczności 5, zróbmy to. Więc 5 zręczności, no i świetnie. Jestem bardziej zręczny, no i to mnie cieszy. Mamy teraz jej 65. Kurczę, to wydaje mi się, że już mógł być jakiś nowy łuk na przykład, chyba? A nie, bo 60 zręczności wymaga łuk kompozytowy. Tam jesteśmy akurat... No może broń jakaś. No będziemy kombinować, zobaczymy. Najwyżej posiłkować będziemy się czarami, te sprawy, wiecie. Trzeba jakoś sobie radzić. Zastanawiam się, kurczę, co teraz, no bo pomogłem w tej ekspedycji. W sprawie miasta lub udać się na ten, no to już tu pomogliśmy. Tylko gdzie tego kurde magusa gnojarza wywaliło? Musimy pobiegać chyba. Oczywiście, przynajmniej taką mam nadzieję, w każdej chwili możemy wyjść sobie z obozu i pójść na zwiedzanko. Więc też możemy sobie pobiegać po wyspie, poekspić. Te ataki z zaskoczenia, no byłyby też całkiem ciekawe. Może to jakieś obrażenia krytyczne zwiększa, ale... Na razie wolałbym jednak pakować w zręczność, w razie czego też możemy wypić mikstury stałe, ale akurat stałki ja lubię pić, jak mamy próg 15 za 5, wtedy to jest chyba najfajniejsze. Co pozostali magowie porabiają? Kastor znalazł tu na bagnie kryształy. Dobra, to chyba już żeśmy pytali, tak dobrze pamiętam. Wojowniki, cikibriki, to jest magus? O Jezu, on dostał cały czas. Ja przebiegłem w tej z powrotem cały obóz. Dobrze, ale magusie, magusie. Mamy chyba do pogadania trochę. Powinieneś już mieć wszystkie części klucza. Nadaje się już do użytku ten kluczyk? Coś się kończy, a coś zaczyna. Co rozłączono ponownie, ma się złączyć. Cztery fragmenty stworzą nowy twór. A więc musisz tylko złożyć je w całość. Tylko, to mało powiedziane. Jeśli chociaż jeden z fragmentów miał niepożądany kontakt z otoczeniem, może to wpłynąć na funkcjonalność klucza. W takim razie miejmy nadzieję, że obejdzie się bez większych problemów. Mogę coś zrobić, aby się do tego przyczynić? Pomoc Adriona byłaby nieoceniona. Okej, do Adriona, tak? Adrion... O, zobaczmy. Zaczekaj, a co z Flintem? Jego rana powoli się zasklepia, a sepsa przeminęła. Powinien się rozbudzić w ciągu następnych kilku godzin. Czy wszystko z nim w porządku? Jego ciało się zregenerowało. Niech umysł da o sobie znać. Tylko on ma wpływ na siebie samego. Nie mogę w to w żaden sposób ingerować. Rzeczy samej. W takim razie, do zobaczenia. Dobra. Czyli co, idziemy do misia do, zobaczmy, hobos, Adriona w sprawie byłby nieoceniony. To chodźmy do Adriona. Adrion siedział tam na tej, na górze. Ojej, coś mi tam jakiś spam, kurde, przychodzi na telefon, co to ma być. I jedziemy z koksem, nie ma teraz czasu na jakieś pierdoły, biegniemy na szybko na górę.
Oh shit, czekajcie, bo się potkam o własne nogi. Adrian, słuchaj, potrzebna jest twoja pomoc. Cześć, co tu czarujesz, łobuzie? Kluczyk składamy. Magus chce się z tobą widzieć. Czego chce? Powiedział, że chce połączyć wszystkie cztery fragmenty w całość i potrzebuje twojej pomocy. Ach, dodał też, że Flint stanął na nogi i pozbył się sepsy. Cokolwiek to znaczy. Że co, proszę? Też czasami sobie zadaję to pytanie podczas rozmowy z nim. Flint dostał zakażenia krwi? To źle, naprawdę źle. A więc sepsa to zakażenie krwi? Rzecz samej, w rany na jego nodze musiało wdać się zakażenie. Tamte okoliczności miały na to spory wpływ. No to na pewno. A więc znowu mu się poszczęściło. Powinien się cieszyć, że obeszło się bez amputacji. Żaden alchemik, ani nawet ja nie byłbym mu pomóc. Magus wydał się niewzruszony. Magus jest konserwatio. Wyleczenie chorego dla niego to błahostka. Oczywiście, że to dla niego nic. Nie będzie o tym wspominał, a wkrótce zwykli ludzie zapomną, jak tego dokonał. Z tego co widzę, to ci konserwatio to naprawdę są bohaterskimi ludźmi. Cóż, tak w ogóle to Magus chciał się z tobą widzieć. W porządku, już do niego zmierzam. No i daleko nie masz, bo sam przylazł. Zaraz odsuń się, będziemy odprawiać rytuał. Poczekam, aż skończy się rytuał. O kurcze, rytuał trwa. Niestety nie mogę się ruszyć za bardzo z tego miejsca. Chciałbym się odsunąć, ale nie mogę. Straciłem kontrolę nad panem tym wszystkim. Ale dobrze. Fajnie, że w ogóle tam stoi nasz ziomal jeszcze i się przygląda. O, wjechały efekty specjalne. Dobra, ja się napiję herbatki. Może nawet jakąś miniaturkę się uda ugotować, o ile się nie stanie nic ciekawszego w tym odcinku. Ale kurczę, powoli ta sprawa bagna nabiera pędu. Mamy już wszystkie kawałki klucza, to chyba sporo. Mam taką nadzieję, że coś z tego będzie. Że nie biegałem po tych bagnach na darmo. Tylko z drugiej strony też się zastanawiam, czy jeszcze na tych bagnach jest coś, co mógłbym zrobić. Bo przebiegliśmy raczej chyba całe, je? Wzdłuż i wszerz, więc powinno być w miarę poczyszczone. Ale cholera wie, może jeszcze coś fajnego będzie tutaj. Pobiegamy, sprawdzimy. Jak nic nie będzie, to polecimy sobie po ekspić najwyżej po mapie. Gdzieś tam w koło. Nie wiem, ile muszę czekać, ale na razie to trochę trwa. O, skończyliście? Cztery części znów się stały całością. Wyczuwam, że teraz uda nam się przedostać do świątyni. A co zrobimy z tym czymkolwiek, co tutaj zrobiliście? Klucz musi czym prędzej trafić do świątyni, jak księga stamtąd zabrana. W związku z tym piątka z nas powinna spróbować dostać się do głównej komnaty, podczas gdy... Gdy co? Nie chcę przewijać, żeby nie przewinąć czegoś ważnego. Gdy co? Ojej. Zaczekaj, czy naprawdę usłyszałem piątka z nas? Kwestia bezpieczeństwa. Kto chciałby udać się tam z własnej woli? A co z my wszyscy? Popatrz tylko na tych wszystkich kawalerów wygrzewających się przy ognisku. Nie do końca wiem, za co im płacą, ale raczej nie za zabijanie czasu i wyżeranie naszych zapasów. Adrianie, czy to na pewno dobry pomysł? Dlaczego nie? Do tej pory żaden z nich nie przysłużył się do sprawy ekspedycji. Czas najwyższy. To wielkie ryzyko. Nie wiemy, co czeka nas tam, w świątyni, ani jakie właściwości posiada ta księga. W takim razie nie ma co się wychylać. Już wystarczająco wiele razy stawiałem karku. Tym razem niech zrobi to ktoś inny. Cóż to ludzie Corteza i Flinta? Omów to z nimi. Ja nie będę za to odpowiadał. Niezależnie od przygotowań, i tak będziemy narażeni na działanie księgi. Rób, co uważasz za słuszne. Dobrze, w takim razie postanowione. Porozmawiam z Flintem i Cortezem, a dopiero wtedy ruszymy dalej. A co ja mam zrobić? Skąd mam wiedzieć? Zrób pranie, ugotuj coś lub idź na grzyby w głąb bagna. Nie obchodzi mnie to, spotkamy się jutro w tym miejscu. Okej, czyli to jest ten dzień, ten moment, w którym gra mówi mi, że przygotuj się ziomek, bo będzie grubo, tak? To? Fragmenty zostały połączone w klucz, który otworzy zatopioną świątynię. Adrian zajmie się organizacją. Jedyne co mi zostało, to czekać do jutra. Nie chciałbym czekać, tylko chciałbym coś zrobić. Ivar chciałby znowu zakosztować gulaszu Morgana. W tym celu potrzebuje baraniny, ale najświeższe jak tylko możliwe. Płacił mi na uprowadzenie jednej z owiec. A, to są questy dla bandytów. Dobra, te bandyckie questy jeszcze zdążymy zrobić, coś czuję. W sumie może byśmy je teraz zrobili, co tam trzeba. Stracił trzech swoich pracowników. Ewentualnie mogę próbować szczęścia wśród ludzi Orina.
Okej, okay. A jeszcze desperacko szuka nowych osób, które z pewnością znajdą się w dolnej dzielnicy. To byśmy mogli dolną dzielnicę na przykład zagadać. Doręczę wiadomości do Furaxa, znajdę go w burdelu w dolnej dzielnicy. Wszystko się zgadza, idealnie, kurczę, gra mnie prowadzi do dolnej dzielnicy. No ewentualnie jeszcze na farmie Karla, a następnie przywrócenie do niego. Jedną z owiec bym musiał uprowadzić. To uprowadzenie będę dosyć... nie umiem mówić. Za szybko, Jezu, ale się nakręciłem. Uprowadzenie owcy będzie dosyć ciężkie do zrobienia pewnie, bo kurczę, tam jest pastuch, który pilnuje owiec. Ewentualnie fajnie, jakbym mógł odkupić owce, zrobić tego questa. Ale dobrze, my możemy spróbować pójść. Na razie i tak musimy się stąd chyba wydostać, bo nic tu ciekawego nie ogarniemy więcej. Więc póki co spróbujmy wyjść i troszeczkę pobiegać sobie po lesie. Może akurat... O, pisaliście mi o tych, o bandytach tego Klaw, czy jak on tam miał, pewnie chodzi o Szpona. Więc te bandyckie szumowiny do wyklepania. Nie wiem za bardzo, gdzie oni siedzą i w ogóle co i jak i gdzie. A w ogóle para, Hor, cześć, u ciebie coś można było? Towary jakieś skupić? Ty masz czary, więc jakbyśmy troszeczkę pieniążka jeszcze zdobyli, to byśmy mogli sobie tutaj od niego kupić jeszcze trochę czarów, bo mogą się przydać, wiecie. Obsydian miał, czekaj. A ja obsydian potrzebuję do tworzenia strzał. 200 ziko kosztuje. Czy ja bym mógł sprzedać jakiś szyf? Ubranie Rufusa, Matiasa, skórzany pancerz lekki, no nie, to zostaje raczej. Czy ja mam jakiś syf, który mógłbym sprzedać? Mam jakieś takie te trofea. O, ty, do miasta trzeba pójść i tak, bo kurczę, trzeba sprzedać trofea, to będzie dużo pieniążka. A nawet jeśli nie, no to i tak, w ogóle mam bardzo dużo rzeczy. Jezu, ale zawalony ekwipunek. Mam jakieś mieszki nawet, mieszki, heheszki, tytoniu jabłkowego dużo, czarna perła, what the fuck. Dobra. Może na razie nie będę handlował, no jakby coś to wiemy, u kogo będzie można coś kupić. A co to za kurde wampir? To robotnik, ale jesteś blad, ziomal. Idź kurczę troszeczkę coś ten. Pobiegaj na słoneczku, trochę witaminki D, cmajaku, bo przecież wyglądałeś strasznie. Dobra, idziemy na górę. Więc na razie chyba myślę, że kurczę, no mogę spróbować z tą owcą coś zadziałać i pokombinujemy. Może uda się jakoś ukraść. Jak uda się ukraść owcę? Chociaż kurczę, nie wiem, czy też gra nie potraktuje tego, że jutro to jutro, bo jak mi gra powie, że ej, miałeś być jutro, a przyszedłeś kurde tydzień później, to żeby nie było lipy, że mnie wiecie, dojadą, że nie stawiłem się na czas, więc chciałbym to zrobić jak najszybciej, ale wiecie, no tutaj jest farma Karla zaraz obok, więc a te owieczki tam się wypasają niedaleko stąd. No i później do miasta skoczę na przyspieszeniu sobie, więc też będzie szybciej. No możemy spróbować, nie? W sumie. Zobaczmy, co się stanie, jak pójdę do tego owczarza. Ty, z żoną sobie stoi tutaj? Karl? Ej, fajnie! Chyba pierwszy raz ich widzę razem tutaj na dworze. W ogóle Hilde to długo, długo nie wychodziła z domu przez to, że się bała chyba. Jak u ciebie teraz? Nie mogło być lepiej. Tak, która zdziałała cuda. Ta, w ogóle fajne, że wkręciła sobie ten placebo ostre. Odnośnie pracowników to jeszcze nie mamy żadnych newsów, więc Karl, póki co czekaj. W ogóle mają kapelutki fajne niektórzy. Johannes ma fajny kapeluszek. Jak leci? Jakoś leci, ale mam nieziemską ochotę się stąd wyrwać. Dokąd chciałbyś się udać? Jak najdalej, wszystko mi jedno. Okej, okay, zabiorę cię do miasta, do wolnego obozu, do klasztoru, muszę to przemyśleć. Do miasta bym mógł go zabrać, bo i tak do miasta będę szedł. Mogę cię do miasta zabrać na przykład. Nie ma mowy, wolny obóz byłby idealny. No dobra, powiedz kiedy będziesz gotowy do drogi. Jesteś gotowy do drogi? Tak, będę tuż za tobą. No git, ty w ogóle przypadkiem jakiegoś questa robię z Johannesem w ogóle. Co ty, Johannes, mówisz? A dasz mi swój kapelutek w zamian za to, że cię zaprowadzę na miejsce? Byłoby fajnie, mi się podoba ten kapelusz. Całkiem przyjemny, może się już mu nie przyda. Tu jest ten owczarz, cwaniaczek. Ja się zastanawiam, co ja mam zrobić, żeby te owce ukraść w ogóle, no bo tu są owieczki. Czy w nocy to zrobić? Tu jest Nala na przykład. Może Nale bym przekonał, żeby poszła za mną, owieczko. Ty, wygląda na to, że się da, tylko Patryka chyba bym musiał uśpić. Bo mi walnie. Dowiedziałem się że od Karla, że kilka lat temu miała tu miejsce poważna walka? Masz na myśli te, w których zginął Marek, prawda? Spoczywaj w pokoju i niech Adam odczuwa nad tobą. Tak dokładnie, o tej, jak właściwie do tego doszło? Marek zawsze był niezłym żartownikiem. Jeśli było coś, co mogło w jakiś sposób kogoś rozdrażnić, robił to bez względu na to, jak bardzo irytowało to daną osobę. To zawsze wpędzało go w kłopoty, ale 4 lata temu miał o wiele mniej niż brak szczęścia. Dwóch pracowników sezonowych wydawało się całkiem nieszkodliwych, chociaż wyższy z nich miał raczej spore muskuły. Marek śmiał się trochę z większego podczas pracy w polu, bo miał dziecięcą twarz i poza tym zachowywał się dość dziecinnie.
Mniejszy bardzo się zdenerwował i bez ostrzeżenia zaczął walczyć z Markiem. Zanim ktokolwiek ze służących zdążył cokolwiek zrobić, Olbrzym uderzył biednego Marka pięścią w szyję. Zamarłem, gdy usłyszałem ten okropny trzask, jakby ktoś łamał gałąź. Oczywiście chciałem mu pomóc, bo byłem w pobliżu, ale Olbrzym od razu stanął na drodze, złapał mnie za lewą rękę i ścisnął tak mocno, że moja ręka została po prostu zmiażdżona. Po prostu ją zmiażdżył? Tak, sam nie mogłem w to uwierzyć, że człowiek może być tak silny. Co się stało potem? Upadłem na ziemię, wijąc się w bólu, a ci bandyci uciekli. Oczywiście nie inni służący byli wściekli. Gdyby ta dwójka nagle nie uciekła do lasu, jako pytanie przez Beliara, związalibyśmy ich od razu. Zdarzy się, że to było zaplanowane, inaczej uciekliby tak szybko. Mówię ci, jeśli jeszcze kiedyś ich zobaczę, Adanus mnie chroni, a zemszczę się za Marka i moją rękę. Okej, a jak się nazywali? Nigdy nie zapomniałem ich imion. Mniejszy miał na imię Ink, a większy Lew. Okej, a jak wyglądali? Mniejszy był dość drobny i miał płomienno-rude włosy. Drugi był dość wysoki, muskularny, miał blond włosy. I nie zapomnij o dziecięcej twarzy. Okej, a jak teraz twoja ręka? Złamania się zagoiły, ale powinienem nosić, nie powinien nosić niczego ciężkiego, ani zbytnio jej obciążać. Znaczy, boli jak cholera. Tak czy inaczej, nie narzekam. Kurczę, okej, czy powinienem poszukać tego Inga i Lewa? Nie polecam ci. Wiesz, do czego są zdolni. Ale jeśli kiedykolwiek ich zobaczysz, daj mi znać. A wiesz, gdzie mogli uciec? Nie, dasz wybić sobie pomysł z głowy, co? Ale nie, nie mam bladego pojęcia, gdzie mogą być. Gdybym wiedział, ta dwójka już by nie żyła. Ale zanim zaczniesz biegać jak głupi, dam ci kilka wskazówek. Jeśli w ogóle są jeszcze na Sun, to najprawdopodobniej są tam, gdzie jeszcze ich nie szukaliśmy. Zakładając oczywiście, że się nas boją. Okej, czyli siedzą na jakimś zadupiu i udają, że nie istnieją. Dobra, spoko. Chodźmy odprowadzić tego zioma, którego przypadkiem totalnie tutaj złapałem pod pachę, żeby go odprowadzić. No dobra, no odprowadzimy. Karan, karan, siema, siema. Tutaj akurat myśliwy. No tu nic ciekawego nas nie spotka, więc po prostu na przyspieszeniu pobiegnijmy. Odsprawmy zioma, zróbmy sobie kłasika łatwego. Do miasta trzeba będzie pójść właśnie ogarnąć parę spraw, no i robabole odebrać, bo parę pewnie nam wpadło po drodze. Questów żeśmy narobili trochę na bagnach. Chociaż jeszcze wiele przed nami. Jak tam ziomek biegniesz? Całkiem źle ci idzie to bieganie. W sumie mogę chyba cały czas na przyspieszeniu lecieć. Ścierwojad kolejny, niech to szlak. Zabiję cię, ścierwojadzie. O, nie umiem strzelać. O, dobra, jednak umiem. Głupia bestia. Nie taka głupia, nie przesadzaj. Biegniemy, biegniemy, szybciutko. Zaraz powinien do mnie zagadać, pewnie, że jesteśmy na miejscu. Jak super, wspaniale. O, widzicie, mówiłem. Jesteśmy na miejscu. Dzięki, chłopie, trzymaj, wejdź to w ramach podziękowania. Dostałem jabłka i ekspa i chyba jeszcze pieniążki. No i prosty kłasik ogarnięty. Tu chyba niczego ciekawego nie mieliśmy do zrobienia, nie? Coś mi się tak wydaje. Więc możemy spadać. No i co? Zamiast się gdzie ci bandyci tego klawy mogą siedzieć, rzućmy oczkiem na mapkę, bo mapka zawsze podpowie, gdzie nas mogło jeszcze nie być. W okolicach klasztoru żeśmy dosyć solidnie sprawdzali. Oni mogą się chować gdzieś w górach. Czekajcie, bo tutaj jest bagno. Gdzie oni mogliby być? Ewentualnie mogą być w tej szarej strefie, gdzieś tam przy kopalni złota. Cholera, mogę sobie sprawdzić, bo kurczę, to będzie takie szukanie, wiecie, igły w stogu siana. Dobra, ja i tak muszę być do miasta, chyba że z tą owcą spróbuję. Podejdę tutaj, zobaczymy jeszcze z owcą, co się stanie, jak zareaguje nasz ziomal, jak spróbuję mu zwędzić owcę prosto spod jego nosa. Czuję, że nie będzie zachwycony. Raczej mała szansa, że to się powiedzie, ale zobaczmy. Może gra nie przewidziała tego, że gracz będzie taki głupi, hehe. Ale nie, tam chyba było coś, że mam to zrobić po cichaczu czy coś. Nie wiem, zobaczymy. Cześć na la la la, owieczko. Me. Miałbyś coś, gdybym cię stąd zabrał? Przeciw? Świetnie, świetnie. Podążaj za mną, owieczko. O, już się chłop już do mnie tutaj zagaduje. O nie, on mnie chce bić w ogóle. Patryk, czemu? Nie bądź taki, Patryk. Co ty robisz, Patryk? Kradnę ci owce. Powinien to zrobić jakoś przyjemnie, znaczy tak wiecie, po cichaczu. Dobra, biegnę. A, owieczko. Dobra, Patryk się wkurzył, ale spoko, rzucę na niego czar zapomnienia, to nawet nie zauważy. Czy jak przebiegnę przez gospodarstwo, czy sam środek... Nie, nikt nie ma focha o to, super, biegnę z waszą owcą. Ale wiecie co, pójdziemy tak ścieżką, bo owieczka biedna nie dojdzie, jak trzeba. Cześć, gąsku, co tam robisz? Widzę, że w płocie grzebiesz, dobrze, dobrze, tam udanej naprawy czy coś, nie wiem, co tam. Owca z płotem, gdzie z owca? Owca, chodź owco, chyba że tyłem będę biegł, nie no. Nie jest aż tak wolna ta owieczka, chociaż jest wolniejsza od nas, ale z drugiej strony... No co, jak będę stawał co jakiś czas, o Jezu, ale mi się w oczkach popitoliło od tego,
klikania R-ki. Chyba jakoś tędy, jak pójdziemy, to powinniśmy doprowadzić owieczkę na miejsce. Chodź, owieczko, chodź. Szybciutko, szybciutko. Gdzieś tu. O, chodźmy w te krzoki tutaj, owco. O Jezus, nie, owco. Co tu się będzie działo? No niestety owieczka zostanie zjedzona, bo baraninka świeżutka. Wiecie, o co chodzi. Okej, okay, chodź, 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 tylko się mi nie zbaguj. O, właśnie o to chodzi. Nie baguj się, nie baguj, owieczko. Tu w dziurkę, pięknie. Teraz. Właśnie się zastanawiałem, kiedy przyprowadzisz tu swoją dziewczynę. Okej. Okay. Maren potrzebuje cię, żeby zastąpił na farmie. Nie, nie, nie trzeba. W ogóle Jegor, nie, ale jesteś, kurde, śmieszek. Oho, ho. Normalnie szał. Rolfus. Coś tam Rolfus się, kurde, wyżywa. B, jesteśmy na miejscu. Okej. Okay. Poczekaj tu grzecznie. Okej. Okay. Owieczka, owieczka zabeczała. Który to frajer chciał? Ty, Bruno, chciałeś? Nie, to nie Bruno chyba chciał. Iwar, chciałeś owce? Przyprowadziłem owce. Świetnie, wieści, zaraz darzę ją miłością. Trzymaj, weź te roperii. No i super, a reszta dwójka ziomalków chce chyba, żeby coś z miasta, więc spoko, w ogóle ta muzyka, ta kocia nuta, ojejku, straszne. Dobrze, więc teraz, z owcą się udało, co prawda chłop się tam na nas wkurzył, ale myślę, że go udobruchamy odpowiednim czarem. Jak myślicie, klasztor, wolny obóz, Asun? Ha, mnie bardziej zastanawia, gdzie mogą siedzieć rzeczywiście ten klawy. Czy ja byłem na przykład bardziej... Wiecie co, moje zastanawia, jakbyśmy pobiegli tutaj i trzymali się bardzo prawej strony... Nie, bo po prawej stronie to są bagna. O, wiem, bo mnie zeszliśmy koniec końców tam na dół w ten wąwóz, który tutaj jest, pod ten mostek tutaj, co jest po prawej stronie. A żeście mi pisali, że Robino, Robino, weź tam zejdź. Tylko cholera jasna, jak tam zejść, żeby się nie zabić. Kropica, a co ty tu robisz? Chodź ty w mordę kopany, zaraz cię odstrzelimy, ja. Dobrze, idę po truciznę jeszcze z ciebie. Hops, 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 jest trucizna, nawet jeszcze żądełko i skrzydełka. Pieniążki same wpadają do kieszonki. Zastanawiam się, jak tam zleść. Zobaczmy z mostu, jak to wygląda z jednej i z drugiej strony. Tam biegnie jakaś ścieżynka elegancka, zakręcająca w prawo. A tam jest wąwóz i tam sprawdzaliśmy. A czekajcie, jakbyśmy poszli sobie tutaj, hops, 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 w lewo. I tutaj, o właśnie tędy. Haha, to jest ta ścieżka. Lokatorek on i zwiedzamy. Więc chyba nas tu jeszcze nie było. A może być tutaj dosyć ciekawie, bo żeście mi pisali, że o, Robino, Robino, tu jest fajnie. Może tutaj się ukrywa ten gangster w łobuz, którego musimy zabić. Bryłka magicznej rudy sobie o tak leży, a nawet i dwie. No to już fajny dropik wleciał na początek. Chyba zrobię stały zapis jeszcze do tego, czekajcie, hops, 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 szybciutko i mamy to. Więc no, pozwiedzamy sobie, później zrobię szybki skok do miasta, a wy jeśli wiecie, to napiszcie mi, gdzie może chować się ta bandycka szumowina, ten klaw, klo, czy jak mu tam. Jestem bardzo, bardzo ciekaw. O, gobliniarskie, no siemano, a to was słyszałem, kurde, gnoje parszywe na bagnie z drugiej strony chyba. O Boże, czy ja kiedyś trafię tego goblina? No właśnie, miło, że zaczęliśmy trafiać. Tylko z goblinami jest mały problem, bo one, kurde, gnojki podchodzą za mnie i mnie wkurzają. Dobra, ładnie poszło. Wielka maczeta. Wielka stara maczeta nawet z jednego z goblinów. I jeszcze tutaj co nieco. Kostku, siema, a co ty tutaj robisz pod drzewem? Widzę, że tu niczego ciekawego, ale dzień dobry. Fajnie, że mnie pokazało tych goblinów przez lokatora. To jest spoko, nie? Właśnie bardzo dobrze, że wyłączyliśmy tę opcję, żeby lokator nie pokazywał nam przeciwników, bo jest zawsze takie zaskoczenie, co do nas wyskoczy za moment. Kołczan, świetnie, strzały dodatkowe. Jest łóżeczko i z tyłu jeszcze kuferek, a w kuferku ubranie robocze oraz roperii. Okej, okay. O wow, czyli tu byśmy byli w stanie zdobyć po prostu, bez otwierania, bo to nie było na wytrych nawet, ubranie robocze. Niestety ten czarny goblin byłby trochę upierdliwy, ale z drugiej strony fajnie, kurczę, ciekaw jestem tylko, po co mi właściwie było to ubranie robocze? O właśnie, też kurczę, z tym topieniem zwoju, Adrian chciał, żebym utopił na bagnie zwój. Jestem ciekaw, co się stanie, muszę o tym pamiętać, żeby to zrobić, bo cały czas zapominam. Jakoś wiecie, nie mam tego w quest logu i już wylatuje z głowy od razu, więc trzeba będzie też spróbować. Okej, okay, okej, okay, zobaczmy, ogniste ziółko, cześć. Tam ktoś mieszka w ogóle tutaj na dole. No siemanko, kim jesteś? Jakiś rzeźnik ewidentnie. Ricasso, kim jesteś? A co cię obchodzi to? Won! Nie jesteś zbyt rozmowny, co? A myślisz, że dlaczego się tu osiedliłem? Widziałeś kiedyś pustelnika cieszącego się na widok kości? Nie. No właśnie, więc wynocha. Możesz mi opowiedzieć coś o sobie? Możesz mi powiedzieć, dlaczego niby miałbym urządzać sobie z tobą ploteczki? Bo możesz mi zaufać, nikomu nie powiem. Doprawdy, w takim razie mi to udowodni. Okej, okay, co trzeba zrobić? Otrzymałem 5 grobu.
Widać, że chcesz zdobyć moje zaufanie. Pójdziesz do Morgana, właściciela krepu, i zaniesiesz mu te flaszki grogu. To wszystko? Tak, zapytaj go od razu, ile będzie chciał w następnym tygodniu. W takim razie ruszam w drogę. W porządku. Grog dla Morgana. Nowe zadanie dostałem totalnie przypadkiem. Jestem ciekaw, czy mogę tutaj zabrać te rzeczy, które są w jego chacie, ale widzę, że chłop tutaj dosyć solidnie gotuje. Bimberek robi, cwaniak. Widzę, że ma tutaj ładny ogródek dodatkowo. Akurat z ogródka to ja chętnie sobie wezmę, co tam ma. Smażone mięsko, kolejny kołczan. W sumie otwórzmy je. I otwórzmy też skórzany mieszek pełny monet. Ho, 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 50 roperii. Fajnie. Tytoń jest... A właśnie, też mi pisaliście, żebym sobie popalił troszeczkę w fajkach wodnych, bo to też daje bonusy do statystyk. I co ja miałem zrobić? Aż mnie przycięło. Coś tu miałem. O Jezu! Halo! Zacząłem gadać. Zacząłem szukać. Coś z żarcie? Nie, czekaj. Co ja zebrałem przed chwilą? Kołczany! Tutaj strzały, kołczany, tu są. Jechałem do góry i zapomniałem w międzyczasie w ogóle po co jadę, nie? I 2x14 wpadło, trochę mało, ale jest. O Jezu! Nie no, zarąbiście. Jakoś tak dzisiaj widzę, że solidnie główka pracuje. Dobra, no pójdziemy też tego zioma tam, odniesiemy ten grog w miarę sprawnie, szybko. Oho! Tam coś w krzokach stoi, nie? A nie, pełzacz! Cholera, pełzacze! Nie, kurczę, jak myślicie, iść zabić te pełzacze i zobaczyć, co mają? Czy zaczekać z tym, jak wbijemy poziom, nauczyć się zdobywania płytek pancerzy pełzacza i dopiero tu przyjść? Bardzo, bardzo bym chciał zobaczyć, co tam jest, ale kurczę. Teraz bierzmy, co tu było. Światło, ciemny grzyb, esencje lecznicze, deszcz ognia tu leżał kolejny, świetnie. Wydaje mi się, że ja sobie wejdę tutaj, do tej jaskini, jak będziemy już potrafić. Czyli kolejny poziom nauczymy się właśnie wydobycia płytek pancerzy, żeby nie stracić żadnego pancerzyka i po prostu sobie tu wrócimy. Wiemy, gdzie to jest, łatwa droga, więc raz, dwa. A teraz lecę do miasta szybciutko i w mieście ogarniemy resztę questów, spróbujemy, zobaczymy, co tam możemy jeszcze przygotować i tak, może kupimy parę strzał. A może jeszcze przy okazji skoczę do tego ziomka właśnie z tym grogiem. Więc no, ja pędzę i widzimy się za momencik. Dobra, jestem u Morgana, oddajmy mu flaszeczki. Przychodzę od Ricasso. Jasne. Mówię prawdę, mam przekazać ci ten grog i przyjąć zamówienie. Nie uwierzę ci, póki nie zobaczę tego grogu. Ricasso nie rozmawia z byle kim. W takim razie spójrz, oto grog. Walnął sobie grzdyla. Racja, to grog Ricasso. Trzymaj zapłatę i przekaż mu, że następnym razem chcę 3 więcej. Dobra, świetnie. Więc mogę pobiec, bo i tak do miasta w tamtą stronę. Jagor coś się tak gapi na mnie, nie? Wszystko spoko. To biegniemy z powrotem do Ricasso powiedzieć mu, że grog oddany i będzie więcej potrzeby. Okej, czanki, wiecie co? Tak z ciekawości, bo tutaj zbierałem roślinkę jakąś jedną z tyłu i stwierdziłem, że sobie chcę zobaczyć, bo te skały wyglądały jakoś tak dziwnie, podejrzanie, bo wyglądają właśnie, że się da na nie normalnie wspiąć, sobie tutaj wskoczyłem i mnie złapało. I teraz dostrzegłem, że tu coś leży w ogóle za skałami, przez to, że mam lokatora włączonego. Stwierdziłem, że chcę wam pokazać w ogóle jakaś śmieszna miejscówka. Jestem ciekaw, czy ja w ogóle stąd wyjdę, ale spróbujmy. I coś tu jest, więc zobaczmy. Mamy Szaf Królewski i Amulet Płomieni. I jeszcze kawałek drewna, okej. Okay. Szaf Królewski to fajna sprawa, czymś ten Amulet Płomieni mnie to interesuje. Ochrona przed ogniem 10, okej. Okay. No też Szaf Królewski fajna rzecz. Jak widzicie, no tutaj śmieszna miejscówka jest. Ciekawe, może coś dalej jeszcze jest. O, normalnie, da się tutaj jeszcze coś zebrać. Ty, może da się normalnie tędy też wyjść jakoś. Bo ja sobie tam zacząłem skakać tą skałą. Zobaczmy, normalnie tu krzoki są. Tak, normalnie da się przejść tędy. To ja sobie od drugiej strony tutaj wlazłem. No i tam na dole właśnie do tego Ricasso biegłem. Aha, okej, okay. Bo tu jest to cmentarzysko, tak jakaś kaplica. Tu jakiś wcześniej żeśmy byli. O, dobra, okej, okay. Bałem się, że mnie coś tu zeżre. No, to biegnę do Ricasso dalej i widzimy się za chwilkę. Dobra, jestem u Ricasso, dosłownie moment to był i wróciłem. Widzę, i co z tego? Morgan dał mi te roperi. W początku, a co z zamówieniem? Czekaj, ile on chciał? A czekajcie, bo on mi dał wcześniej 5 butelek plus 3, tak? Czyli 8 będzie chyba. Chciał 8 butelek. Więc znowu 3. W porządku, brzmi w jego stylu, ufam ci. Też dostaniesz butelkę za fatygę. Zrobiłem, co chciałeś. Teraz opowiedz coś o sobie. Dobra, to może najpierw się przedstawię. Jestem Ricasso, pustelnik całym sercem i duszą. Zarabiam na życie, pędząc grog i rum, a potem sprzedając go okolicznym gospodarzom. To już zdążyłem samemu zauważyć. A coś więcej? Żeby usłyszeć więcej, będziesz musiał dowieść czegoś więcej, pewnie chyba? Nie mówisz poważnie, przykro mi, muszę uważać, komu sobie opowiadam. Dobra.
To co mam zrobić tym razem? Spokojnie, ty też na tym skorzystasz. Kiedyś mieszkałem w pobliskiej jaskini. Chciałbym odzyskać stamtąd parę rzeczy. W czym problem? W tym problem, że gobliny zdają się tam mieszkać. Nie pójdę tam, dopóki nie znikną. Będziesz mógł zająć ich miejsce, gdy już się ich pozbędziesz. Bardzo hojnie z twojej strony. Jaskinia już jest pusta. Gobliny nie będą cię niepokoić. W takim razie mogę wrócić po moje zapasy, a ty masz wolną rękę, aby tam spać. Jak mówiłem, obaj na tym skorzystaliśmy. Spełnię twoje prośby, więc teraz z kolei, aby się oddzięczyć. Skoro już i tak dowiedziałeś się pewnych rzeczy, zacznijmy od początku. Odkąd pamiętam, wiodłem żywot pustelnika. Lata młodości minęły mi na długich spacerach po lasach Asun. Nie mogłem znieść miasta, więc pracowałem na jednej z farm mojego wuja. Byłem z tego bardzo zadowolony, ale to się zmieniło, kiedy poznałem swoją przyszłą żonę. Byłem w mieście w ważnej sprawie, kiedy ujrzałem Marię i od razu zostałem oczarowany. Później wszystko potoczyło się szybko, zostałem rybakiem, a gdy moja żona nie musiała opuszczać miasta, przy okazji udało mi się zachować trochę samotności. Oszczędności. Wkrótce potem zaszła w ciążę i prawie pokonałem swoją niechęć do ludzi, kiedy wszystko zmieniło się w dniu porodu, kiedy straciłem żonę i dziecko. Więcej nie jestem w stanie teraz z siebie wykrzesać, muszę odpocząć. Moje wyrazy współczucia, ale jak tutaj wylądowałeś? Później, chłopcze, później. Na razie chcę zostać sam, w międzyczasie możesz coś dla mnie zrobić. Co tam trzeba? Chcę, żebyś udał się na cmentarz nad tym wąwozem. Jest tam pochowana moja żona i dziecko. Dawno tam nie zaglądałem, próbowałem zapomnieć. Proszę, sprawdź to miejsce w moim imieniu. I przy okazji możesz przynieść mi nóż, który zostawiłem tam lata temu, kiedy ścinałem kwiaty. To wszystko? Tak, ale pozwól, że powiem ci jeszcze jedno. Jeśli nie potraktujesz tego miejsca z szacunkiem, wykopię tam nowy grób specjalnie dla ciebie. Okej, nie, spokojnie, nie jestem takim zwyrolem, żeby coś takiego robić. Dobra, no, jeśli poprosił, to możemy tam lecieć od razu. Ciekawe całkiem to jest. To jest chyba całkiem blisko, więc możemy podbiec po prostu na miejsce. To wystarczy tutaj przejść i prosto. Tak mi się wydaje, przynajmniej, że to tutaj. O, ciekawa historia. No, nie spodziewałem się, że pustelnik będzie miał takie tragic backstory w ogóle, ale wow, no. Takie rzeczy mogą spotkać każdego. Tutaj chyba ten cmentarz, tak? To chodzi o to miejsce. Znaczy tutaj to się kręcą wargi akurat, to dlatego ja także bardzo tu nie chodziłem. Czekajcie, tu w prawo to jest kapliczka. A on mówi też o coś, o jakimś nożu. O Boże, szkielet! A, zapomniałem o szkielecie jeszcze do tego wszystkiego. No dobra, to ja muszę wyklepać szkieletę chyba, zanim sobie tu pozwiedzamy. Więc pan szkielet, dzień dobry, ja się z nim klepę i widzimy się za chwilkę. A to Maria jest w ogóle, o mój Boże! To fajnie! To super sprawa, no wesoło, wesoło. Ale jak coś, to nie moja wina, że ona jest w takim stanie. O rany boskie, a tam biegnie coś małego. No nie mówcie, że to dziecko szkielet. O kurde, nie. Dziecko szkielet biegnie mi wpierdzielić. Zobaczcie to. O nie, i wbiło, ty, ono mi bije po 5. To nie są przelewki, o rany boskie. Dziecko Maria pierdziele. W ogóle co to za quest popieprzony jest. Jezu, czemu? Co za gra, a Maria ma pewnie tą kosę, co... Co ziomek zostawił, żeby ścinać kwiatki, nie? Ja pierdzielę! W ogóle dziwne, giga, straszne to jest, co się dzieje. To dziecko w ogóle, szkielet mnie przeraża bardzo. Ja pierdzielę, co to, co ty mówisz w ogóle, co tu się dzieje? Boże, i to dziecko Marii w ogóle, nie? Kurde, co za akcja. No fajnie, 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 super. Szkoda tylko, że zaraz zginę, jak tak dalej pójdzie, bo mnie to dziecko bloczy, jakaś ten... Drzewa mnie bloczą. Dobra, jeszcze dwa ciosy i będzie Maria, kurde, poskładana. Maria, dlaczego? Co tu się wydarzyło? Dobra, jeszcze to dziecko śmieszne do wyklepania. Na szczęście ono nie korzysta z broni, więc będzie moment. Ale dlaczego one są w ogóle trup ten? Szkieletami, co tu się wydarzyło? Kość szkieletu oraz list oraz nóż Ricasso. Czy ja ten list mogę przeczytać? Po prostu to będzie list pognieciona. To są w rzeczach Rufusa. List. Znalazłem go przy martwej żonie Ricasso. Droga osobo czytająca ten list, zanim zło całkiem mnie pochłonie, muszę przeprosić za popełnione grzechy. Kto by pomyślał, że posunę się do samobójstwa dla dobra mego ukochanego Ricasso? Był taki podekscytowany na wieść o dziecku, że nie mogłam mu powiedzieć, że poroniłam. Nie mogłam tego zrobić. To jedyne wyjście, powinien znaleźć sobie prawdziwą rodzinę. Nie mogłam mu tego dać, więc teraz muszę sobie coś odebrać. Spoczywaj na wieki. Ja pierdziele! Jaka okropna, jaki straszny quest, Jezu, chciałem sobie, kurde, popykać w goticzka, postrzelać z łuku, pobawić się jakieś takie klimaty, a tu coś takiego, Jezu, straszne, jakie okropne w ogóle to jest, o rany, aż mnie
Kurczę, takie ciarki, filsy i wszystko naraz. Okropne. Ja pierdzielę, no nie spodziewałem się czegoś takiego. Normalnie, o ja. Grubo. Kurde, nie wiem, czy chcę pustelnikowi mówić prawdę, bo się głup załamie. Ja prawdę sobie zrobię chyba sejwika jakiegoś grubego, bo... Ja pierdzielę, co to jest za quest? No kurde. Ja chciałem tu levele wbijać, biegać. Kurde, a to coś takiego. Przecież chłop się załamie, jak to usłyszy. Ale nie możemy mu kłamać i mówić nieprawdy. Wróciłem. Zaraz się, chłopie, załamiesz chyba. Widzę, lepiej powiedz mi, co tam znalazł. Zastałeś. Mam przy sobie twój nóż. Dziękuję, zatem chyba będę musiał kontynuować opowieści o sobie. Zainteresuje cię, gdzie znalazłem twój nóż. O czym opowiedz? Poszedłem na cmentarz, tak jak prosiłeś. Wszędzie unosiła się mgła, kiedy już uporałem się z bestiami, które zwykle nawiedzają takie miejsca. Nagle rzuciły się na mnie dwa szkielety. Jeden był mały, malutki wręcz, a drugi posturą przypominał kobietę. Kiedy obejrzałem ich pozostałości, znalazłem pośród nich ten nóż. Co ty mówisz, kobieta i dziecko? To moja Maria i nasze maleństwo, ale spowodowało, że zamiast spoczywać w pokoju, powrócili jako nieumarli. Czyż nie zrobiłem wszystkiego, aby odpokutować za ich grzechy? Innos jest bezlitosny, ale teraz skróciłeś ich męki. Dziękuję ci za to. Weź te ropery w ramach podziękowania. Proszę, opowiedz mi więcej. Dobrze, chyba lepiej będzie, jeśli nie będę tego wszystkiego trzymał w sobie. Słuchaj uważnie, bo nie będę się powtarzał. No, kiedy w końcu dotarło do mnie, że oboje naprawdę nie żyją, przekląłem wszystkich. Wziąłem oba ciała i przysiągnąłem sobie, że od teraz będę żył z dala od ludzi. Kiedy byłem dzieckiem, usłyszałem historię o artefakcie z wąwozu, który potrafi tchnąć życie w ludzi. Przeniosłem się tam, a następnie trafiłem do jaskini. Siedziałem tam przez długi czas, aż zdałem sobie sprawę, że przeszłość nie da się zmienić. Przez długi czas żyłem tylko z tego, co udało mi się znaleźć wokół mnie. Zbudowałem tutaj tę chatę i udało mi się zarobić trochę ropery dzięki przepędzeniu alkoholu. Nigdy nikomu nie ufałem i wszystko robiłem sam, bo czułem się nieswoje pośród ludzi. Teraz znasz już całą moją historię. Wspominałeś coś o artefakcie w wąwozie. Ach, to tylko legenda. Wspominał o pewnym artefakcie znajdującym się na końcu wąwozu. Jeśli udało ci się coś takiego zdobyć, to mógłbym liczyć na coś tam? Nie wiem. Oczywiście, co mam z tym począć? Chcę tylko żyć w spokoju. I tak nie wierzę w takie bzdury. W tej historii jest ziarno prawdy. Spróbuję go w takim razie sam odnaleźć. Rób jak uważasz. Gwarantuję, że nic nie znajdziesz. A co cię znajduje na końcu wąwozu? Jest tam pewna jaskinia, ale radzę ci tam nie wchodzić. A co z nią nie tak? Przypuszczam, że dawniej wydobywano tam rudę, od dawna jednak nikt tam nie zaglądał i zlęgły się tam pełzacze. Uniemożliwiałem nawet sprawdzenie, czy dalej tam coś jest do wydobycia. Kilka nocy temu było tam paru rekrutów, cholera jednak wie, czego tam chcieli. Nie zabawili tam jednak długo z powodu pełzaczy. Pieron wie, skąd się biorą. Szczerze, mam to gdzieś, póki zostaną tam. Na tej jaskini musi ciążyć jakaś klątwa. Mów dalej. Kiedyś odwiedzili mnie jacyś poszukiwacze skarbów. Sądząc po ubraniach, nie pochodzili stąd. Na pewno byli dobrze wyszkoleni. Udało im się nawet wyczyścić jaskinię z pełzaczy, tylko jeden z nich został przy tym ranny. Wyglądali na przejezdnych i chcieli uczcić zwycięstwo oraz przenocować z tego powodu w samej jaskini. Nie posłuchali jednak moich ostrzeżeń, by tego nie robić. Co nastąpiło później? Nie trudno zgadnąć. W nocy, gdy zaskoczył ich pełzacze, było słychać krzyki. Jakimś cudem udało im się wyjść żywymi, prócz jednego towarzysza, który został wcześniej zraniony. Kim byli poszukiwacze skarbów? Nazwałbym ich włóczęgami, którzy krążą po świecie, licząc na coś wielkiego, a ostatecznie niewielu z nich znajduje, na co polują. Udało mi się coś znaleźć w jaskini? Nie dopytywałem, jeśli chcesz, możesz się przekonać na własną rękę. Dobra, jaskinia brzmi jak miejsce, do którego na pewno się udamy, jak tylko wbijemy trochę poziomu. 18.33, spoko, to możemy się jeszcze przespać do 20, co prawda to już będzie... a nie, 21, późny wieczór. Ale dobra, ale to jeszcze ten sam dzień, więc spoko, czujemy się wypoczęci. I teraz niestety nocne manewry, ale chyba polecę do miasta, chociaż kurczę, czy kręcić się po ciemaku po mieście? Wydaje mi się, że to będzie lipka, więc... No dobra, ale i tak polecimy. Więc lecimy, widzimy się za momencik w mieście i spróbujemy tam ogarnąć jeszcze parę tematów, póki jeszcze możemy coś zrobić. Dobra, smaki, jestem w mieście i mamy tutaj dwie rzeczy, czyli poszukiwanie robotników. W dolnej dzielnicy może znajdziemy paru ludzi. Pęknięte lusterko, aktualnie jeszcze musimy poszukać kogoś, kto by magiczne miał właściwości. Zlecił mi, żeby znaleźć Furaxa. Ciekaw jestem, czy Furax siedzi rzeczywiście tutaj, czy się zwinął. O cholera, trzeba wyłączyć lokatora, bo będzie przeszkadzał. Zobaczmy, czyli wykitajło.
Boris tutaj sobie chilluje. Prosiłeś o ciekawe towary. Niedawno dostałem dwie bele i jedwabiu. Sprzedałbym je za 200 roberii. A w jaki sposób jest to interesujące? Czy to kontrabanda? Dlaczego nie sprzedasz tego po pełnej cenie? Tak, to tak. Vestito jest jedynym klientem na taki towar. Niestety nie ufa mi co do pochodzenia towaru. W końcu kilka tygodni temu jego wozy handlowe wpadły w zasadzkę do portu i cały jedwab został skradziony. Możesz mu powiedzieć, że zabrałeś go bandytom w lesie na północy od portu, a prawdopodobnie ci uwierzy. Dobra, bierzemy ten towar w takim razie. Za przyjemność po mojej stronie. Chcesz spędzić miłą chwilę z dziewczyną? Nie wiem, na razie. Mam pewien problem. Pokroju, mój przyjaciel upatrzył sobie jedną z twoich dziewczyn. Mów od razu, że chcesz iść z Lupią na dół. Nie to miałem na myśli. Możesz mi, czy mam szukać gdzie indziej? Powoli, spokojnie, spełniamy tu każde życzenie. Jednakże wizyty domowe są nieco droższe. Ile kosztowałaby taka przyjemność? Nie wiem, ile powiedział. Spokojnie, jeśli przyprowadzisz mi Lupię w jeden kawałku, dostaniesz 150 z powrotem. W każdym razie 300 roperii albo spadaj stąd. Okej, okay, on chce 300 wy i później, no czyli 150 wydajemy, bo musimy jeszcze eskortę zrobić. Okej, okay, mamy tyle kasy w ogóle? Mam 400, mógłbym to zrobić, ale to musiałbym zaprowadzić aż chyba do tej knajpy, co w niej grog oddawaliśmy, przecież giga daleko. No nie wiem, trzeba będzie przemyśleć, bo to daleko, daleko. Jak ogarniemy sprawę w mieście, to najwyżej ją weźmiemy, bo to i tak będzie tam trzeba biec, żeby wrócić na bagna, nie? Mam wiadomość od Bruno. Wiadomość od Bruno, dawaj ją. Trzymaj. Pieczęć jest nienaruszona, dobrze. Nie wiem, coś tam sprawdzaliśmy, coś tam było w tej wiadomości, ja już nie pamiętam. Będziesz musiał zapamiętać moją odpowiedź dla Bruno. Co mam przekazać? Powiedz mu, że będę działał zgodnie z planem. Problem musi zostać szybko zażegnany. To wszystko? Tak, teraz już idź. Okej, będzie działał zgodnie z planem, problem musi być zażegnany. Cześć, Luka. Nie przeszkadzaj, dobrze, dobrze. A czemu w ogóle tutaj sobie, kurde, Boris chilluje? Takie rzeczy? Co taki nerwowy? Kazali mi tkwić w tej zapchlonej dziurze, gdzie brud i nędza szaleją, więc zły nastrój przychodzi naturalnie. Pewnie wolałbyś pełnić wartek gdzie indziej. Pewnie, żebyś wiedział, najlepiej w mieście, tutaj nie idzie wytrzymać. Rozumiem. Zresztą co cię obchodzi? Jesteś żebrakiem jak cała reszta. Jak żebrakiem? Jestem, kurczę, tutaj taki sam jak ty, ten, ziomek. Co powinien wiedzieć o tym miejscu? Dobra, tu chyba nie chcę wiedzieć, bo już i tak żeśmy przegadali. Czekaj, on jest chyba nad wyżej stopni niż ja? Czy on ma... Nie, to chyba taki sam pancerz, tylko on jest grubszy. Co ci nie pasuje? Kurde, w takim fajnym miejscu jesteś tu, Lupia, ci tańczy w ogóle, a ty narzekasz? Ziomek. Dobra, trzeba pamiętać, żeby Lupia, żeby ją tutaj przeeskortować w razie czego. Bandycki posłaniec, to też akurat widzicie. Więc tu będziemy mieli dla Bruno, tu będziemy mieli dla Rolfusa, artefakt życia na końcu wąwozu, tu się trzeba nauczyć wydobywania płytek pancerzy. Tutaj ta dwójka jakichś typów może zatrudnić się u innego farmera lub wykonują inną prostą pracę. Idiota nie nada się do niczego więcej niż zbieranie buraków lub machania miotłą. O, to jest podpowiedź, czyli może siedzą na drugiej farmie. Ale czekajcie, póki co, jeszcze tutaj biegając, już jest dosyć późno, więc wątpię, żeby biedactwo się tutaj ten krzątało, chyba że jeszcze nie śpią. Halo, śpicie? O, śpicie. A kto tu śpi? Helen i Gabriel. A wy akurat dobrze, że śpicie, wy możecie spać. Ja muszę znaleźć tych... O, tutaj jest ta... bezrobotny obywatel. Ale co, ty śpisz na ziemi? Ojejku, to słabo. A nie chcesz przypadkiem popracować? Godnie żyć, cwaniaczku? Bezrobotny cwaniaczku? Ja chętnie ci dam pracę. Na farmie. Znasz może się na pracy w polu? Tak, zanim trafiłem na Sun, to pracowałem przez wiele lat w polu. Niestety nie ma tu dla mnie żadnej pracy. Za dużo osób chce robić w tym fachu. Mógłbym ci pomóc załatwić pracę na farmie. Nie jest to jednak farma należąca do miasta, do wolnego obozu. W takim razie pozostaje mi się tylko cieszyć, bo nie będę musiał już siedzieć w mieście. Musisz mi jednak pokazać drogę. Nigdy się stąd nie ruszę sam. Okej, na razie spoko, tylko muszę więcej chyba ludzi. Znasz się na pracy w polu? Oczywiście, dorastałem jako farmer. Mógłbym ci pomóc znaleźć pracę. Opowiadaj. Rolnik Karl szuka nowych pracowników do pracy w polu. Zainteresowany? Karl nie należy do wolnego obozu? Możliwe. Nie chcę się z nim zadawać. Naprawdę ma to znaczenie, gdzie pracujesz? Powiedz to jednemu z rekrutów w twarz. Nie, wolę poczekać, aż znajdę pracę w mieście. Jak sobie chcesz. Ale ja jestem rekrutem, więc spoko, ziomek, wszystko jest git. A ty, biedaczku, chcesz znaleźć się na pracę w polu? Tak, dorastałem jako farmer. Mogę ci pomóc. Rolnik Karl szuka pracy. Okej, okay, nie chcę się z nim zadawać. Czyli ta sama odpowiedź. No dobrze. A ilu miałem znaleźć tych ludzi? Zobaczmy.
Jest gotowy do pracy. Ewentualnie mogę ten. Szuka nowych osób, trzech swoich pracowników. Przydałoby się więcej ludzi, czyli tego bezrobotnego. Czyli w sumie, ciekaw jestem, czy znajdę więcej ludzi, którzy by byli chętni do pracy. Tu jakiś ziomek śpi. Kim ty jesteś? Głodny obywatel. Zagadajmy do głodnego. Może nie będzie już głodny. Cześć. A, nie mogę z tobą zagadać. A biedny na przykład obywatel? Pieniążki, praca, te sprawy. Już nie będziesz biedny, cwaniaczku. A, tylko kaszlesz, to szkoda. Doran, to ten ziomek, który tu sobie śpi na ziemi, jest potencjalnym, fajnym pracownikiem. Weźmy, znajdźmy pochodnie jeszcze, bo nic nie widzę. Hops, dziękuję. Może jeszcze znajdziemy kogoś w porcie, więc mielibyśmy dwie osoby do przeoskortowania. No wiecie, chciałbym zabrać już całą ekipę, żeby poszli ze mną, jak już mam gdzieś iść, żeby nie biegać po cztery razy. Ty jest jakiś ziomek. Cześć, biedny obywatelu. Chcesz być biedny dalej, czy chcesz być bogaty? Do roboty. Znajdę, jak ci się tu żyje? Coś interesującego tu się znajdzie? Dzielnica biedoty, jak dzielnica biedoty. A jak ci się tu żyje? Poza szczurami i błotem, którym idzie utonąć po deszczu, jest różnie. Dobra, miasto Asun to wpis jakiś taki pseudo. A, tu dziewczyny przyszły, cześć. Czy chcecie na przykład pracować, biedne obywatelki? Co, jak to znaleźć, jak się masz? A ty, jak się masz? One są zwykłymi NPC. Z nimi akurat żadnego biznesu nie zrobimy. Pan Kowal raczej pracować nie będzie chciał. Znaczy zmieniać branży, na rolnictwo, coś czuję, że raczej nie. No to kurczę, klops trochę, to gdzie ja znajdę jakichś pracowników, którzy będą chcieli sobie popracować w polu. Na razie znalazłem tylko jednego. Ewentualnie weźmiemy tego jednego ziomka i pobiegniemy jeszcze na farmę tego drugiego rolnika i weźmiemy ten. Cześć, biedni obywatele. Czyli ja muszę znaleźć, no nie, biedni nie chcą pracować, to jest smutne. A pan żebrak, chciałbyś popracować sobie trochę? Chyba nie. Zresztą, co byś ty ślepy robił w polu, nie? Bezrobotny. Czyli ja muszę znaleźć bezrobotnych ludzi, coś tak czuję. No bo biedni nie chcą pracować, chcą być dalej biedakami, a bezrobotnych potrzebujemy. Ale bezrobotnych to za wiele nie widziałem. Mimo, że jest ich sporo tutaj w dzielnicy, powinno ich być przynajmniej. Cześć, smutna obywatelka, może chcesz być wesoła? Dlaczego wyglądasz tak smutno? Brakuje mi tego niesamowitego, ostrego, tłustego smaku szaszłyków. Dlaczego nie spytasz o nie, Helen? Niestety, to pyszne szaszłyki są dostępne tylko w tawernie Johanna i nie mogę tam przychodzić. Czy możesz mi trochę przynieść? Zobaczę, co da się zrobić. Ha, gdybym tylko mogła jeszcze raz spróbować tych pikantnych szaszłyczków. Dobra, szaszłyki chcesz, a będziesz szczęśliwa jak... A ty, biedaku, nie chcesz, nie, pracować? Czy ona będzie szczęśliwa? Kurde, biedni obywatele nie chcą pracować. Co tu się dzieje? Czy ciekawe jestem, czy będzie szczęśliwa i będzie później podpisane, że jest wesoła obywatelka, bo zjadła sobie. Pobożny obywatelu! O! Pobożny obywatelu! Nie chcesz pracować? Rany, no. O, tu jest jakiś. A to żebrak. Poszedł spać po prostu na ulicę. Świetnie. Jezu, straszne to jest. No nie wiem, nie mogę znaleźć za bardzo ludzi. No tutaj ten bezrobotny się zgodził. To go zabierzemy. On będzie szczęśliwym człowiekiem w życiu. To pracuje, od razu mu się lepiej zrobi. Ale nie wiem, co zresztą. Brakuje mi ludzi do roboty. Siema, biedaki. A wy co, cwaniaki? Tylko śpicie, nie robicie? Jo, aż mi się rybuje wszystko. Dobra, ale, wydaje mi się, że na ten odcinek to będzie wsio, bo niestety muszę uciekać, ale w kolejnym odcinku zgarniamy ekipę, biegniemy w stronę bagien i kontynuujemy zabawę na bagdach. Miejmy nadzieję, że po drodze jeszcze wbijając poziom. Brakuje mi dosłownie 50% expa, więc jeszcze go dobijemy. Ale póki co, no niestety, pora zawijkę zrobić. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko bawiliście się bardzo dobrze. Suba z dzwonem zostawcie, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie dzwoneczka też, żeby właśnie... Czy ja mówiłem już o dzwoneczku? Pewnie tak. Jeju, dobra, nie będę wam przypominał, sami doskonale wiecie, co robić. Dzięki za wszystko, ale łapkę w górę to możecie zostawić. Akurat łapki w górę są fajne. I komentarz wasz też napiszcie, bo miło czytać, że dzięki Robin za odcinek. To jest zawsze taka fajna rzecz, że ktoś komuś się chciało i napisał. To jest super. Dobra, mykam. Dzięki za dzisiaj i do kolejnego. Na razie, cześć. Pa, pa.